cierpienie. No, głód. Głód. Czy ty też wyobrażasz sobie incela w taki sposób? Jako samotnego, smutnego, sfrustrowanego samca, który pała nienawiścią do wszystkich kobiet zamieszkujących ziemię? Ile jest prawdy w popularnym stereotypie? Postaramy się sprawdzić, czy przedstawienie w ten sposób osób utożsamiających się z tą grupą społeczną znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości. No dobra, co charakteryzuje tę grupę? Zaczniemy może od wyglądu, bo na tej kwestii incele mają niemałą obsesję. Prawie taką jak polscy nacjonaliści na temat wymyślania różnych mitów narodowych i wrogów ojczyzny. Jako że Kuba jest wyrobnikiem, podobno, w tym momencie spróbuję naszkicować portrety typowego incela oraz czada. Tak tedy zaczynajmy. Pierwszy niech będzie pan czad. Charakteryzuje się on umięśnioną sylwetką, a mówiąc dokładniej, ma przepiękny ośmiopak na brzuchu. Biceps i triceps wyrzeźbione niczym dłutem Michała Anioła. Jędrne pośladki oraz zgrabne, wyćwiczone łydki i uda. Jeżeli chodzi o twarz, to trzeba wspomnieć o wyraźnie zarysowanej żuchwie, gęstych, zadbanych oraz wystylizowanych włosach, zabójczym wzroku, chyba nie chodzi o oczy Shinigami, ale nie jestem pewny, w wyodrębnionych kościach policzkowych oraz nosie o wręcz idealnych proporcjach. Skóra jest gładka niczym jedwab bez żadnej, nawet najmniejszej skazy. Oczywiście całe ciało czada, jak również jego twarz, są wprost nienaturalnie symetryczne. Typowy incel natomiast oznacza się lekko bądź znacznie skrzywioną sylwetką, chudymi, nieforemnymi kończynami, odstającym brzuchem, pomimo bycia szczupłym, płaskimi pośladkami, wklęsłą klatką piersiową, zanikiem linii żuchwy, brakiem ostrych, męskich rysów twarzy, niemodną fryzurą, cerą naznaczoną trądzikiem oraz małymi lub normalnymi, niczym nie wyróżniającymi się oczami. W tym wypadku zarówno ciało, jak i twarz incela są wyraźnie asymetryczne, w przeciwieństwie do czada. Sprawdźmy, co nam wyszło. Momencik. Jak widzicie, są to przerysowane do granic możliwości karykatury, nie mające nic wspólnego z normalnymi ludźmi. Także... Słowo incel pochodzi od angielskiego wyrażenia involuntary celibacy, oznaczającego mimowolny celibat. Genezą powstania inceli jest zatem wstrzemięźliwość seksualna, która nie jest podyktowana ich wyborem, ale są do niej niejako zmuszani przez czynniki od nich względnie niezależne. Takie jak na przykład nieatrakcyjność fizyczna. Incele dzielą się na różne podgrupy według swoich własnych kryteriów. Mają nawet własną Wikipedię. Można wyróżnić tutaj kategorie etniczne, czyli na przykład Arab cele, White cele, Black cele, Curry cele. Ledwo przychodzi mi to przez gardło, ale takie mają nazewnictwo, o zgrozo. Religijne, czyli Muslim cele, Christian cele, także medyczne i jakieś inne, tak? I tutaj mam na przykład autistic celi, med celi i tak dalej. Jednak wydaje się, że to wygląd jest najpopularniejszym czynnikiem, który przyporządkowuje inceli do danej kategorii. Tak więc mamy akne celi, czyli osoby uważające, że trądzik jest przyczyną ich incelstwa. Aj cele mają dziwne oczy. Podobno. Fat cele zmagają się z nadwagą, nose cele ze zbyt dużymi lub niekształtnymi nosami. Natomiast wrist cele uzależniają swoje niepowodzenia od zbyt delikatnych czy chudych nadgarstków. Incele używają także specyficznego słownictwa, które ma za zadanie lepiej, ich zdaniem, oddawać otaczającą nas rzeczywistość. Tak więc, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tej grupie, trzeba poznać podstawowe terminy z ich słownika. Stacy i Chad ucieleśniają ideały kobiety i mężczyzny. Natomiast fembots lub femoids, albo po prostu foids, to wyrazy określające wszystkie kobiety. Mamy tutaj do czynienia z kolejnym podziałem, gdyż foidy dzielą się na wcześniej już wspomnianą, idealnie piękną Stacy i Becky, która jest normalną, zwyczajną, niezbyt wyróżniającą się z tłumu dziewczyną. Szarą myszką. Tak. Podsumowując, podział zarówno kobiet, jak i mężczyzn w dużej mierze zależy od magicznej skali 1-10. No, także incele narzekają na marność świata, jego
sztuczność, a sami dokładają do tego olbrzymią cegłę, dzieląc ludzi cyferkami. No i jeżeli już mówimy o poglądach inceli na rzeczywistość, no tutaj jest pewien problem, no bo to jest bardzo zróżnicowana grupa, której jedynym takim bazowym wspólnym czynnikiem jest ten mimowolny celibat. No ale próbując jakoś znaleźć punkty wspólne dla nich, dla ich wszystkich, no na pewno niestety trzeba powiedzieć o mizoginii, pogardzie wobec kobiet i zrzucanie na nie odpowiedzialności za wszystko, co spotyka ich złego na świecie. Według inceli winna jest również biologia. Mam nadzieję, że pamiętacie magiczną skalę 1-10. Incele przypominają mi trochę Leonardo DiCaprio z filmu Django, który obracając w swoich rękach czaszkę czarnoskórego niewolnika uzasadnia swoje uprzedzenia i inne dyrdymały poprzez biologię, naukę i tak dalej. Masz mi makijaż, Kuba, jak będziesz tam. Okej. Incele przejawiają też coś w rodzaju fobii społecznej. Mają sobie dużo lęku, który zamieniają w nienawiść i wspomnianą pogardę. Czy to nie jest tak samo jak z homofobią? Troszkę tak. Turbopatrioci i incele boją się niektórych zjawisk, których na przykład nie rozumieją i po prostu się na to wkurwają. Natomiast nie przypisywał im bym jakiejś łatki politycznej, tak? Jakby nie każdy mizoginiczny prawicowy debil to incel i nie każdy incel to mizoginiczny prawicowy debil. Incele mają się za bardzo samoświadomych. Poprzez to, że zdają sobie sprawę z pewnych prawideł natury, uważają, że jako jedni z nielicznych przejrzeli społeczeństwo i sposób, w jaki ono funkcjonuje. Dobrze, że nie zakładałem jeszcze na głowę foliowej czapeczki. Tłumaczą swoje niepowodzenia biologią bądź zaburzeniami, na które nie mieli żadnego wpływu. Są więc z góry skazani na porażkę. Jak powstaje incel? Jest kilka hipotez. Pierwsza z hipotez mówi o indywidualnym przypadku incela, czyli każdy z nich jednostkowo został skrzywdzony przez, no, najczęściej kobietę i później przełożył wszystkie swoje uprzedzenia wobec tej jednej osoby na całe społeczeństwo. No, także typowy błąd nadmiernej generalizacji i konfirmacji. Mówiłeś coś? Należy pamiętać o tym, że właśnie incele są chorymi ludźmi. I to nie w takim pejoratywnym sensie. No po prostu doznali jakiejś krzywdy, nie mogą sobie z nią poradzić i powinni dostać pomoc od społeczeństwa, psychologa. Kolejna hipoteza dotycząca powstania ruchu incelowskiego wiąże się z pewnego rodzaju dysonansem poznawczym występującym wśród członków tej grupy. A mianowicie, pomimo emancypacji kobiet czy rewolucji seksualnej, gdzie rola kobiety wyraźnie się zmieniła, nadal mamy do czynienia z tradycyjnym modelem roli, jaką ma mężczyzna w społeczeństwie. To znaczy, że panowie powinni być przystojni, silni, dominujący oraz majętni. Niestety przez tak wysoko postawioną poprzeczkę, wynikającą zapewne z patriarchatu, incele nie są w stanie jej przeskoczyć. I właśnie stąd mogła się wziąć ich frustracja. I tu jest właśnie najważniejszy punkt programu. Patriarchat. Incele słusznie dostrzegają różne nieprawidłowości w naszej kulturze, które dotyczą mężczyzn, tylko z jakiegoś powodu nie wiążą ich z tymi ludźmi, którzy te wartości ustalili, czyli z mężczyznami. Jakby najlepszą możliwą opcją, którą ja sobie wyobrażam, jest połączenie sił feministek i inceli wobec panoszącego się po prostu na świecie patriarchatu nadal od setek tysięcy lat. Tylko, że do tego nie dojdzie, bo incele nienawidzą feministek. Jakby gramy do jednej bramki. To mężczyźni przez całą historię po prostu świata ustalali prawa i ustalali te szkodliwe wzorce dla innych mężczyzn, którzy byli na przykład niżej od nich, tak? No po prostu dla szaraczków, że tak powiem. Spójrzcie sobie na wszystkie etosy rycerskie, wszystkie pisma sprzed wieków i tak dalej, wszystkie filmy z Hollywood. To mężczyźni w tych dziełach mówią mężczyznom, jacy mają być, a nie feministki. Feministki mówią tak. A to mówi merytoryczna prawica. We'll be right back.
Zresztą zobaczcie sobie ostatni film Dema na temat mężczyzn w patriarchacie. Więc incele zauważają faktycznie problemy dzisiejszego świata i dzisiejszych mężczyzn, tylko nie kierują tej swojej negatywnej energii w dobrym kierunku. Ich perspektywa jest ważna, ale społeczeństwo ich nie rozumie. A oni nie rozumieją społeczeństwa. Dlatego zamykają się w swoich grupach. I tworzą z***ne rzeczy. Może tak być, czy to jest dziwne, co mówię? Jest spoko, tylko po prostu rozbawiło mnie, że mówi to mężczyzna. Wszystkie szkodliwe rzeczy usadzi mężczyźni. No sorry, no nie ma co zakłamywać rzeczywistości. Nie, tak, ale po prostu ten kontrast mi się wydał śmieszny. I faktycznie jestem jedyną kobietą w zespole i się w ogóle nie powiadam.